Witam Państwa. Nie będzie wolnej Polski bez wolnej Ukrainy, napisał dawno temu Jerzy Giedroyć i przez dziesiątki lat politycy różnych maści powtarzali te słowa jak mantrę. Niektórzy nawet sporo zrobili dla ocieplenia wzajemnych relacji, odsuwając na tylny plan konfliktujące problemy. Jest w tej geopolitycznej myśli mądrość, ale jest też duży procent myślenia życzeniowego wishful thinking, czyli chcieństwa. Zmieniających się przez 20 lat warunkach geopolitycznych po wielu próbach stało się oczywiste, że nasz wpływ na sytuację sąsiadów jest minimalny i nie ma sensu uzależnianie naszej wolności od ich wolności możemy się nie doczekać. Musimy zatem do ważnej, lecz historycznej już myśli dodać ocenę aktualną, decydującą o naszym dniu dzisiejszym. Nie będzie wolnej Polski bez wolnych Polaków. Polacy, powtarzam, zapamiętajcie, nie będzie wolnej Polski bez wolnych Polaków. Nie wszystko, co się dzieje z Polską, zależy od nas. Ale nic dobrego nie stanie się z Polską bez nas. Czuję się. Niepewnie wypowiadając tak e, zasadnicze słowa, lecz w 70. rocznicę potwornej zbrodni, jaką było wołyńskie ludobójstwo, stosować należy jedynie słowa poważne. Przykro, że rządząca większość sejmowa nie znalazła w sobie dość rozwagi, by w rocznicowej uchwale wypowiedzieć się godnie i poważnie. Pokrętny zwrot, że ludobójstwo było. Czystką etniczną o znamionach ludobójstwa, reklamowana jako przemyślana gra dyplomatyczna, jest po prostu żałosnym krętactwem, groteskowym słowotwórstwem. Świadczy o występującej w rządzie czystce psychicznej o znamionach zidiocenia. Nadawałby się do kabaretu, gdyby nie dotyczył tak tragicznego tematu. Takim bełkotliwym żargonem mówią zniewoleni i zastraszeni krętacze. Ludzie uczciwi i wolni mają obowiązek odpowiednie dać rzeczy słowo, jak przykazywał Norwid. Polacy, by odzyskać wolność myślenia, wolność działania, wolność decydowania o swoim losie, muszą przede wszystkim znać swoją historię, wyciągać z niej codziennie wnioski i codziennie bronić przed kłamliwymi pomówieniami. Jakie są bezsporne fakty dotyczące II wojny światowej? Rozpoczęła się ona od napaści w 1939 roku dwóch bandyckich państw, Niemiec i Rosji, na pokojowy, nieagresywny, nikomu nie zagrażający naród. Do dwóch państwowych ludobójców w 1943 roku dołączyła zbrodnicza czysto faszystowska organizacja ukraińska. Jeżeli obecnie wraże siły wmawiają Polakom udział w faszystowskich zbrodniach, e, na przykład premier porównuje akcję Wisła do rzezi wołyńskiej, jest to antypolski skandal na skandale. Polska nie będzie wolna, dopóki tolerować będzie rząd, również szkołę, media fałszujące celowo naszą historię. Należy dziś odwrócić myśl Giedroycia. Nie będzie wolnej Ukrainy. Bez wolnej Polski. Chodzi o to, by także Ukraińcy zrozumieli tę prawdę. Dziękuję.